Tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed wami 11 materiał z gry Earn to Die 2. Dokładnie tak, moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę. Mamy tutaj, kontynuujemy przygodę naszym autkiem, leśnym autkiem, ja go tak nazwałem ostatnio, takie można powiedzieć leśne klimaty, no bo to są dla mnie leśne klimaty. Takie kolory jak tutaj mi się strasznie z takim Green Hellem kojarzą, no i to jest fajne, bo ja lubię czasami podżunglować sobie. Dobra, na samym dobry początku, jak to zawsze robimy, kupimy sobie pancerz, żeby ten auto po prostu pokazało nam swój pełny wygląd. Nie jest to może takie super jak w przypadku poprzedniego samochodu, bo tutaj teraz mi się rzuciło w oczy coś, co kiedyś mi się nie rzuciło w oczy, jak grałem, że trochę to wygląda, znaczy ja nie narzekam, wygląda spoko, ale gorzej to wygląda ze względu na to, że jest to tak bardziej płasko zrobione, nie jest to takie 3D. Widać, jakby to ktoś nakleił na to bardziej niż tak, wiecie, tak jak to było w poprzednim aucie, że widać było, jak się to wyblakło, to te blachy takie z tego samochodu, kiedy został okryty tymi blachami, było tak to widać, a tutaj to widać, jak to jest takie naklejone, nie, trochę, ale nie narzekam, auto wygląda fajnie, jak każde auto w tej grze po ulepszeniu na maksa, ulepszeniu na maksa, w sumie po opancerzeniu na maksa, bo jeszcze nie jest ulepszone na maksa. Ale zobaczymy, gdzie. O, już mi odpadło. Już kawałek zielonego wystaje. No nieźle. Dawajcie, dawajcie, jedziemy, jedziemy. To, kolejny, pierwszy cash crate. Pierwszy? Tak, dokładnie, pierwszy. Jedź, jedź, kurna. O, fuck, nieźle. O kurde. A mogę? Okej, chyba nic tam nie było. 350 tysięcy to jest super cena. Kupmy sobie Gana i jeszcze raz kupmy Gana i jeszcze raz kupmy Gana na sam dobry początek. Mamy na maksa amunicję w pistolecie, który też fajnie wygląda. Tam chyba dało się jakoś górą jechać. Fuck. Te skrzynki są po prostu masakryczne. Uj. Uj. Jak w tych TikTokach. Nienawidzę tych skrzynek, wypierdzielać. No właśnie, czemu tak mało beczek tu jest? No nie. Trudno. Jedziemy przed siebie. Kurzające te tereny są, serio. Aż musiałem sobie podachować. Dobra. Mam kasę, stać mnie na silnik. Silnik niczym paliwo. Bo tak samo wydłuża mi jazdę. Czy to nie analizować, jak to dokładnie w tej grze działa, to i tak każda z tych rzeczy wydłuża mi jazdę. Czy to bym boosta kupił, czy nie wiem, czy Gana, czy coś, to mi wszystko wydłuża jazdę. No może poza Ganem, bo tutaj to od nas zależy, jak pojedziemy i na jakie zombiaki trafimy. Nie w każdym miejscu są takie same zombiaki, nie? No chyba, że się wygenerują losowo. I gra uczy się, gdzie jadę, żeby mi to dopasować. Ale tak naprawdę, co nie kupimy, czy koła, czy wagi w tej grze, to przyczepiając się nawet do logiki, tutaj jak to działa w tej grze, to nieważne, co kupimy, to i tak tam to wydłuży jazdę. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, pancerz nie wydłuży nam jazdy, tylko opancerzy nas, bo ten pancerz tak naprawdę tu gówno znaczy. Czego byśmy tu nie kupili, to głównie chodzi o to, żeby nam jazdę wydłużyć, więc no niestety. No szkoda, 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 szkoda. Po dłuższych analizach takie są niestety realia tej gry. Ale animacje są tu świetne, jak Cypek napisał. Są po prostu przecudowne, jak w Intrusion w sumie. Przynajmniej dobrze, że się do animacji twórcy przykładają. Ty tam coś z tyłu musiało być. Trzeba będzie to obalić.
Kupujemy sobie od razu to na maksa. Będziemy kupować silnik i teraz skrzynię biegu, żeby mieć to ogarnięte z góry. Ale kaszkarety w takim... Kaszkarety są trochę zbędne, znaczy one dodają tutaj kasę, nie? Przyspiesza to rozgrywkę. Ale według mnie one trochę się zachowują jak sekrety w Doomie. Czyli ja bym wolał, żeby te kaszkarety były faktycznie poukrywane w jakichś trudnych do znalezienia miejscach. Znaczy nie aż takich super trudnych, żebym musiał, nie wiem, kombinować tutaj, nie wiem, latać tyłem czy coś. Ale one jakby, one się pokazują tak centralnie przed nami, nie trzeba ich szukać, bo... No najwięcej zawsze wiadomo, już zdążyliśmy to potwierdzić w poprzednich odcinkach, że kiedy na przykład tutaj szukamy trzeciego, czwartego kaszkarejta, to zawsze okazuje się, że na końcu są wszystkie ostatnie kaszkarejty. No ale one są tak ustawione, że no nie da się na nie nie natrafić i to jest troszeczkę średnie, bo dostajemy tak naprawdę bonus, który normalnie mogłoby nie być, nie? Bo zbieramy kaszkarejty, które i tak są po drodze. Ale cóż, co ja zrobię, nie jestem twórcą tej gry. Ale spoko, kaszkarety są miłym dodatkiem, ponieważ... O, teraz zrobię. Patrzcie. No i obalony mit, nic tutaj nie ma. Dobra, 240 tysięcy. Nie będę nic kupował, zbieramy na silniki, skrzynię biegów. Pojedziemy sobie dalej, jeszcze jedno miejsce chciałbym obalić. Czyli te dziury, po których ja teraz jechałem. Czy jak nie zjadę tą pierwszą dziurę, to przypadkiem tam kaszkarejta nie będzie. Ale raczej nie będzie, no ten kaszkarej pewnie będzie znowu. Drugi, trzeci, czwarty. Piąty będzie, wiecie, przy końcu. Musiałem się popisać jeszcze przed publiką. Okej. Spoko samochodzie, spoko. Jedź. Żałuj sobie. No bez... O, dawaj mi rampę rób. Okej. Okej, po dachach mi nic nie daje, że jadę. Trudno, ale karabin jest fajny. I teraz patrzcie, tu będą te dziury i chciałem wjechać tą pierwszą dziurę i zobaczyć. Nic tutaj nie ma. Mit obalony. Jedź, kurde, jedź. Dojechać tam na dół. I przynajmniej przejechać. Kaszkę, okej, zebrane. No i widzicie, po drodze go mieliśmy. Nawet górą się nie dało tam pojechać, więc nie da się tych kaszkę tu pominąć nawet. Okej, mogę stać mnie na to i na to. I zajebiście, będę miał to z głowy. Jeszcze na boosta mnie stać. Więc teraz mam i silnik, i paliwo, i tak naprawdę jestem w stanie jeździć na dalekie dystanse. Ale znowu, co nie? Silnik mam, engine mam i fuel mam. Znaczy silnik mam, engine mam, to jest to samo. Skrzynia biegów i silnik. Skrzynia biegów mam, silnik mam i paliwo mam, a i tak nie dam rady dojechać do końca. Na co mi powiedzcie jest tutaj, no dobra, koła, spoko, ale koła w porównaniu do silniku, skrzyni biegów i paliwa, koła i połowy drogi za mną? No nie, to w ogóle dla mnie, nawet pomimo tego, że się nie znam motoryzacji, to dla mnie się w ogóle nie klei. Silnik zmniejsza mi użycie paliwa, paliwo wydłuża mi jazdę, a skrzynia biegów przyspiesza mój samochód. Awesome! Dobra. Jedź! Jedź, dobra. Pojechał sobie. Dawaj! Tu by mogło mi dać jakiegoś większego zombiaka już. Dobra. Dawaj, jedź, dalej pojedziesz, dawaj, jedź. Już kryta ominąłem, dobra, ciul, nieważne.
Ale masakra. Jak ja daleko pojechałem? 300 tysięcy za jeden zamachem. Czyli w porządku, czyli w tym momencie mogę sobie kupić to i to jednocześnie. Ale koła niezłe. Ale fajne. Czyli specjalnie tam na końcu nie ma tyle przeszkód, żebym móc sobie spokojnie boostem mógł dolecieć. Widzicie? Właśnie tak myślałem, że tak będzie, nie? Ale tutaj to mnie rozwala, że się dalej blokuje, nie? Te skrzynki po prostu wkurzają, nie? Ja dzielę to, nie jadę tędy. A wy mówicie, że poziomy są te same, przecież te poziomy się różnią od siebie. Jest więcej kontenerów, torów i tak dalej. Więcej takich kolei. Pyk. Cashgrey tam był, trzeba go uważać na niego. Musi uważać. Jeden pewnie jeszcze dwa, przy samym końcu będą jeszcze z dwa pewnie, co nie? Tak będzie, mówię wam. No i mówiłem, że tam będzie, nie? Dobra, ale i tak. Tak czy siak będę musiał się tu wrócić. 440 tysięcy, to jest coś pięknego. I mogę sobie z tego co widzę chyba kupić? Nie mogę wszystkiego, ale mogę sobie najlepsze koła kupić. Zajebiste. I dwa do boosta mogę sobie kupić jeszcze. No i cudownie. Pojechałem tą górą, nie? Pojechałem tą górą. A ja w ogóle boosta nie mam. Ja boosta straciłem, słuchajcie. Nie mam boosta, ale i tak jadę dalej. To jest niesamowite. Ale to auto skoczne jest. Masakra. Koło mi zaraz spadnie. To dopiero jaja będą. Dawaj. Great. Nie. Cash Crate'a bym zebrał, to bym mógł sobie już wszystko kupić pewnie. Dzień 167.
Ale stypa. Ale stypa. Czemu nic Mikołaju nie mówisz? Bo to jest już mój ostatni run. Chcę się skupić na nim. Nie mam pojęcia, gdzie budynkarz. Jest tutaj. Dobra. Jest! Mamy to! Jeszcze przejechałem to niebieskie auto, dobra. I niewidzialna ściana. No to super. Okej. Okay. W porządku. Udało nam się to ukończyć. Niebieskie auto. Na miliony się zmieniło już. Na miliony się zmieniło. Lubię to. Lubię, podoba mi się to. Podoba mi się co się tu dzieje. W porządku, moi drodzy. To będzie na tyle z tego odcinka. 11 z gry Earn to Die 2. No dzisiaj pewnie jeszcze nagram te dwa kolejne. Albo nawet zaraz. Zajebiście wciąga mnie ta gra. Pomimo tego, że jest monotonna, to mnie wciąga. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie już jutro. O godzinie 15. A jeżeli nie będzie o godzinie 15, to się pojawi wcześniej. A jeżeli będzie wcześniej, to znaczy, że się nie pojawi o godzinie 15.